Agnieszko, ostatnio, gdy Cię widziałam, miałaś na sobie fenomenalną stylizację z Marilyn Monroe, a dzisiaj ja widzę, że jest chyba tak trochę bardziej odważnie, militarnie. Kto dzisiaj zadbał o Twój fenomenalny look? No, Mariola jak zwykle, Mariola Turbiasz, której ostatnio staram się być wierna. Natomiast dzisiaj generalnie stylizacji będzie 3. I jeszcze są one dla mnie zagadką, niespodzianką. Czekam z niecierpliwością, co i jak jeszcze dzisiaj się zmieni. Czy miałyście jakiś wpływ na stylizację? Czy na przykład mówiłaś Marioli, jak chciałabyś wyglądać albo w kogo się zamienić? Generalnie wpływ, zawsze możemy powiedzieć, że się źle w tym czujemy i nie. Mariola przygotowała nam po 2-3 stylizacje, żebyśmy właśnie miały możliwość wyboru, bo są rzeczy, które są obiektywnie fantastyczne, natomiast z jakiegoś powodu czujemy się w nich źle, prawda? Znamy to. Natomiast gdzieś tam ja ufam Marioli i co mi się podoba, to nawet jeżeli nie założyłabym tego na co dzień, to na przykład przy okazji takiej sesji jest to dla aktorki fajne wyzwanie i fajna możliwość właśnie zrobienia czegoś na przekór, tak? Może tak bym się nie ubrała gdzieś, chociaż tak bym się ubrała. Teraz sobie myślę, że tak na jakąś imprezę, czemu nie, prawda? Jak najbardziej, wyglądasz świetnie i naprawdę robisz wrażenie. To nie jest Twój debiut w modelingu, bo jakiś czas temu miałaś sesję w pewnym magazynie dla panów. I jaki był wydźwięk tej sesji i jak w ogóle wrażenia po sesji? Nie, wrażenie po sesji bardzo dobre, bo muszę przyznać, byłam mile zaskoczona też podejściem, profesjonalizmem całej ekipy. Zdjęcia robiła młoda, bardzo utalentowana fotografka. I też byłam zaskoczona, ile ona potrafi wyciągnąć z człowieka i też oczywiście tam zadbano o to, żebym się dobrze czuła, tak żebym nie była skrępowana, więc była to frajda przede wszystkim, frajda, wyzwanie i czemu nie, wydźwięk jest taki, że tak mam więcej adoratorów, tak bym to powiedziała. Były gratulacje po tym jak... Były, oczywiście były gratulacje, natomiast ja osobiście też bałam się tej sesji, nie powiem, że nie. Bo gdzieś tam już obnażamy się w jakiś sposób. Przed sesją też nie spodziewałam się sama po sobie, że się zgodzę na aż tak odważne zdjęcia, bo one były bardziej odważne niż ja myślałam, że się zdecyduję. Natomiast jak robiłam autoryzację, to zauważyłam, że to wszystko jest jednak gdzieś bardzo estetyczne, bardzo smaczne, z klasą i dlatego jakoś nie miałam z tym specjalnego problemu. A jak odnajdujesz się w roli modelki? Powiem szczerze, że generalnie to nie lubię pozować do zdjęć. Wyglądasz na zdjęciach fenomenalnie, więc nie lubisz, ale wyglądasz dobrze. Dwie różne rzeczy. Podejrzewam, że jakbym miała na co dzień uprawiać zawód modelki, to chyba bym nie udźwignęła tego naprawdę, bo jednak jak mam coś do zagrania, wcielam się w jakąś postać, to skupiam się na czymś zupełnie innym. A tu, kiedy cały czas w głowie jest ten motyw przewodni, że to trzeba odpowiednio wyglądać, to jest to, powiem szczerze, że ja się bardziej namęczyłam przy okazji tych różnych sesji, których mi się kilka udało jakby zrobić, w sensie miałam po prostu różne propozycje. Nagle się okazuje, że wszyscy chcą mnie fotografować. To jest z jednej strony bardzo przyjemne. Natomiast się namęczyłam przy okazji tych sesji bardziej niż na planie zdjęciowym, tak powiem szczerze. Natomiast oczywiście wszystko zależy od fantastycznej ekipy, która też potrafi modelkę wprowadzić w odpowiedni nastrój. I że ja wiem, że na przykład, że ja się nie muszę przejmować niczym, dlatego że wiem, że jest sztab ludzi, który zadba o to, żeby po prostu wszystko wyglądało dobrze. Czyli tak jak dzisiaj, bo zapewne przyszłaś tutaj bez makijażu, bez zrobionych włosów, a efekt jest olśniewający. Agnieszko, już tak na koniec, plany zawodowe na najbliższą przyszłość. Plany zawodowe zaczynamy bo teraz mieliśmy przerwę wakacyjną w pierwszej miłości, więc wracamy od lipca. Też czekam, ale tu jeszcze wolę nie zapeszać. Być może będziecie Państwo mieli okazję zobaczyć mnie w jednym z showów telewizyjnych, jak to się teraz mówi, ale to nie zapeszam jeszcze, jak mówię, trzymajcie kciuki.
No i co, no bo generalnie lato będzie pracowite, być może pozwolę sobie na krótki odpoczynek we wrześniu z okazji swoich urodzin sobie zrobię taki prezent, marzy mi się wyjazd do Barcelony. Super, Agnieszko, to mam nadzieję, że życzenia jeszcze będziemy mieli okazję złożyć Ci przed urodzinami, a tymczasem dziękuję za rozmowę i oczywiście trzymamy kciuki za realizację wszystkich Twoich planów zawodowych i marzeń. Dziękuję, a dziękuję za rozmowę przyjemną.